Gdy wywozili go z Moskwy, nie znał celu podróży. Był zamknięty w więziennym wagonie dołączanym do różnych pociągów. Jechał do kolonii karnej na drugim końcu Rosji. Przebywa tam już 7 lat. Zdaniem wrogów jeszcze za krótko. Niektórzy chcą, żebyśmy na zawsze zostali w więzieniu. Mówią to wprost. Próbują pokazać, że są ponad prawem. Ale wbrew swoim zamiarom czynią z nas symbol oporu przeciwko arbitralnej władzy. Chodorkowski. Proces po rosyjsku. Moskwa, krótko przed 9 rano. Ta biała furgonetka jest opancerzona. Codziennie przemierza miasto w drodze do sądu w dzielnicy Chamowniki. Funkcjonariusze sił specjalnych już czekają. Niewielka uliczka zostaje odcięta, jakby przywieziono groźnego przestępcę. Czasami przechodniom udaje się zobaczyć człowieka, który kiedyś był największym bogaczem Rosji, a teraz jest najsłynniejszym jej więźniem. Samochód zatrzymuje się kilka metrów od tylnego wejścia do gmachu. Przez parę sekund Michał Chodorkowski jest widoczny dla świata zewnętrznego. Listopada 2010 roku. Pod salą numer 7 zamieszanie. Dziś ostatni dzień procesu Michała Chodorkowskiego i jego dawnego partnera biznesowego, Płatona Lebiediewa. Były magnat naftowy i jego wspólnik są trzymani pod kluczem, jakby stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Filmować można tylko przed rozpoczęciem rozprawy. Wciąż te same zdjęcia. Oskarżony w szklanej klatce, charakterystyczny uśmiech. Chodorkowski był kiedyś cudownym dzieckiem rosyjskiego biznesu. To już drugi proces jego i Lebiediewa. W pierwszym skazano ich na 8 lat za oszustwo podatkowe. Odsiedzieli 7. Te lata widać na twarzy Lebiediewa, chorego na wirusowe zapalenie wątroby. Dziś zarzuca się im kradzież wielkiej ilości ropy naftowej z własnej firmy. Byłaby to znaczna część ówczesnej rosyjskiej produkcji. Absurd, mówią adwokaci, ale prokurator żąda 12 lat. Napięcie w ostatnim dniu procesu sięga zenitu. Oskarżony Chodorkowski zwróci się do sądu. Sfilmowany zostanie tylko początek jego przemowy. Potem wolno będzie jedynie rejestrować dźwięk. Pierwszy raz od 7 lat ludzie usłyszą głos Michała Chodorkowskiego. Chcę też powiedzieć coś o nadziei. Jest najważniejsza w życiu. W tym procesie nie chodzi ani o mnie, ani o Płatona, lecz o nadzieję wszystkich tych ludzi, którzy wyczekują dnia, gdy sądy w tym kraju zaczną dbać o ich prawa. Niech to nastąpi już jutro i może wreszcie sądy zaczną karać polityków i urzędników, którzy bezwstydnie łamią przepisy. Chodorkowski mówi pół godziny. Jego słowa są transmitowane przez radio. Zgromadzeni pod więzieniem nie chcą wracać do domów. Wielu z nich na bieżąco śledzi proces. Rodzice Chodorkowskiego też tu są. Dobrze mówił. Nie zmienił się. Więcej myśli o kraju i o innych niż o sobie. Nie wiem, co jest ważniejsze dla sędziego,
sumienie czy kariera. Co mam pomyśleć, słysząc, że żądają 14 lat więzienia? Nie dożyję wyjścia syna na wolność. Mam 76 lat. Wywieźli go tam, dokąd carowie zsyłali swoich wrogów, na wschód. Szybko się zorientował. Po kilku dniach w więziennym wagonie usłyszał, że pociąg zbliża się do stacji końcowej. Dowiedział się, że wiozą go do miejscowości Chita na wschodnim krańcu Syberii, blisko granicy chińskiej. Byle dalej od Moskwy. Oczy nie widzą, serce spokojne. Michał Chodorkowski został zamknięty w starej kolonii karnej na końcu świata. Później przeniesiono go do innego więzienia, także na Syberii. Wyróżniał się wśród współwięźniów, włamywaczy, bandytów, złodziei samochodów. Zaskarbiał sobie szacunek. Dostałem przeniesienie do innej celi. Zaprowadzili mnie. On już tam był. Przywitaliśmy się. Przedstawił się jako Michał Borysowicz. Imię i patronimik. Czyli chciał zachować dystans. Mnie zawsze nazywał Igorem Wiaczesławowiczem. Może kiedyś będziesz wielki, powiedział. Nie mogę się spoufalać. Czego ja może w życiu, czego to dobiłeś? Może być, że to znaczy moje. Будет, да, и поэтому как-то называть меня на Игорь он не мог. Нетиповый вензень. Używał форм grzecznościowych. Nigdy nie podnosił głosu. Pozostał wierny swoim przyzwyczajeniom. Przysyłali mu książki. Robił notatki, pisał listy i eseje. Dużo czytał. Michał Borysowicz czytał bardzo szybko, nawet 800-900 stron dziennie. Ta szybkość była podejrzana. Na przeczytanie strony, nawet takiej bez ilustracji, wystarczała mu minuta. Postanowiłem go sprawdzić. Kiedy skończył książkę, poprosiłem, żeby mi ją pożyczył. Przeczytałem wszystko uważnie, od deski do deski. A później zacząłem z nim rozmawiać. I zrozumiałem, że wcale nie przekartkował tej książki. Naprawdę ją przeczytał. Naszego z nim rozmowy, понял, że on nie просто перелистывал эту книжку, а он действительно ее читал. Zdjęcia z więzienia. Dotarły do moskiewskich gazet, podobnie jak notatki Chodorkowskiego. Bo kiedy nie czytał, pisał. Za te publikacje został ukarany karcerem. Osiągnął jedno. Sprawił, że ludzie o nim pamiętali, chociaż był bardzo daleko. Pierwsze artykuły wzbudziły sensację. Nie pisał o sobie ani o więzieniu, pisał o swoim kraju. Opublikował manifest polityczny nawróconego kapitalisty. Pisał o niesprawiedliwościach procesu prywatyzacji. O tym, że ludzie tacy jak on częściowo ponoszą odpowiedzialność za korupcję. Ci, którzy wzbogacili się na upadku Związku Radzieckiego. Sukcesy Chodorkowskiego zaczęły się w chaosie gospodarczym słabnącego ZSRR. Moskwa, rok 1990. Ludzie ustawili się w kolejce po coś, czego nigdy wcześniej nie kupowali. Mowa o akcjach. Popyt był ogromny. Czuwała milicja. Bo kupujący mieli przy sobie dużo gotówki. Akcje spał nowy bank. Menatep. Założył go Michał Chodorkowski. Bank przyciągał klientów wysokimi odsetkami. Rosjanie, bez doświadczenia w sprawach finansowych, bardziej ufali młodemu kapitaliście niż instytucjom państwowym. Niektórzy przynieśli oszczędności całego życia. Wszystko wydali na akcje. Chodorkowski miał świetne układy z Kremlem. Nie minęło wiele czasu, a nawet ministerstwa otworzyły konta w jego banku.
dochodowy interes. Menatep nie był jedynym nowym bankiem. Rosjanie chcieli się szybko bogacić. Nowi biznesmeni byli tacy sami. Młodzi, zuchwali i szybcy. Drapieżniki. Ja, wówczas początkująca dziennikarka, pisałam o bankach. Gdy pierwszy raz zobaczyłam Chodorkowskiego, nosił wielkie okulary, w których było mu nie do twarzy. Miał gęste, czarne wąsy. Wyglądał jak typowy rekin biznesu. Michał Chodorkowski był wtedy 27-latkiem. Przyjęcie noworoczne dla pracowników Menatepu. Szef zaprasza. Bank Chodorkowskiego działał od 2 lat i dużo zarabiał. Muzyka na żywo, wino musujące i kawior. Na ówczesne warunki ogromna impreza. Przyjęcia noworoczne stały się tradycją. Z każdym rokiem były droższe i bardziej wymyślne. Te zdjęcia nakręcił Konstanty Szabelnicki. Krótko przedtem zaczął pracować w banku jako szef działu inżynieryjnego. Podobało mu się tam. Wszyscy czuliśmy się tak, jakby zatrudniał nas jakiś Bóg. Młodzi ludzie zarządzający bankiem byli błyskotliwi. Wszyscy ich podziwialiśmy. Wcześniej pracowałem jako inżynier w radzieckiej fabryce. Kiedy wracałem z miesięcznego urlopu w zakładzie, wszystko wyglądało tak, jak przed moim wyjazdem. Ale w banku, gdy nie było mnie parę dni, zmieniało się wszystko. Ludzie ciężko pracowali. To dotyczy również szefów. Wiele się działo. Rozwój kosztem niedomagającego państwa. Podupadające fabryki, niedochodowe firmy, prawie żadnej produkcji. Kraj potrzebował pieniędzy. Stopniowo wyprzedawał swój przemysł. Sprywatyzował nawet prawdziwe skarby, kompanie naftowe. Chodorkowskiemu powierzono sprzedaż państwowego koncernu Yukos. Biznesmen kupił go sam. Bank przejął kompanię za bezcen. Jej sytuacja prawna była niejasna, a Chodorkowski znał kruczki. Zachodnia prasa nazwała go bezwzględnym. Był jednym z nielicznych, którzy zarobili na kryzysie. Zyskali miano oligarchów. Często odwiedzali Kreml. Prezydent Jelcyn potrzebował ich pieniędzy. Państwo było bankrutem. Oni zyskiwali wpływy, szybko objęli w posiadanie połowę kraju. 33-letni Chodorkowski był szefem kilkudziesięciu tysięcy pracowników rafinerii. Kierował kompanią na skraju bankructwa, która od paru miesięcy nie wypłacała ludziom pensji. Yukos miał kilka miliardów długów. W ciągu paru lat Chodorkowski zmienił podupadające przedsiębiorstwo w nowoczesną firmę. Yukos jako pierwszy duży rosyjski koncern działał zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Był największym niepaństwowym podatnikiem. Yukos przekazywał do budżetu Rosji kilka miliardów dolarów rocznie. Chodorkowski zawsze pragnął wpływów politycznych. Finansował partie opozycyjne. Założył fundację. Oskarżono go o kupowanie polityków. Podobnie jak inni oligarchowie, już dawno umieścił swoich ludzi na ważnych stanowiskach. Владимир Владимирович Путин. Na Kreml wprowadził się nowy prezydent. Człowiek ten, Władimir Putin, chciał wzmocnić państwo. Nie podobało mu się, że oligarchowie mają aż taką władzę. Od razu po objęciu urzędu zmienił zasady. Zawarł pakt z oligarchami. Mieli się trzymać z dala od polityki, a w zamian nikt nie interesowałby się ich biznesową przeszłością. Innymi słowy, nie rozrabiajcie, bo stracicie majątek. Umowy przestrzegali wszyscy, do lutego 2003 roku. Spotkanie z miliarderami na Kremlu. Putin regularnie ich zapraszał.
Podczas tego spotkania oligarchowie zachowali się zuchwale. Wspomnieli o czymś, co bardzo szkodziło ich interesom, o korupcji w rządzie. Chodorkowski był rzecznikiem tej grupy. Przyszedł przygotowany, z wykresami i tabelami. Zrozumiemy, jeśli pan prezydent powie, że to my zapoczątkowaliśmy korupcję. Rzeczywiście tak było. Ale sytuacja musi się zmienić. Poruszył bardzo delikatną sprawę. Chodziło o spółkę paliwową Rosneft. Firma w 100% należała do państwa. Atmosfera była napięta, powiedział dawny premier Michał Kasjanow, który już dawno przeszedł na stronę opozycji. To, że był przywiedziony premier, odważnie wykazał, że w strukturach państwowych istnieje korupcja. Wszyscy przy tym stole wiedzieli, że w Rosneftie niczego nie robiono bez zgody rządu. Każdy też wiedział, że Rosneft właśnie kupił małą kompanię naftową, znacznie przepłacając, i że transakcja nie była czysta. Powiedzenie tego prezydentowi w oczy było sensacją. Putin zareagował ostro, szokująco. Sensacja była reakcja Putina na to. Reakcja była niezwykle udziwiona, dla mnie szokująca. Natychmiast zaczął kontratak. Wspomniał pan o Rosneftie. Oczywiście zarząd będzie musiał wypowiedzieć się na ten temat, wytłumaczyć, co się stało. Chociaż niektóre sprawy są jasne. Jako firma państwowa, Rosneft musi powiększać swoje zapasy ropy naftowej. Inne firmy, jak JUKOS, mają już duże rezerwy. Pomówmy więc o tym, jak je nabyły i czy zapłacono podatki. W tym числе i takie вопросы, jak uplata czy nie uplata налогов. Grom z jasnego nieba. Pakt Żyj i Pozwól Żyć został zerwany. Biznesmeni dosłownie zmartwieli. Reputacja JUKOS-u i Chodorkowskiego została zszargana. Szefowie firmy przestraszyli się. Aresztowanie Chodorkowskiego potwierdziło ich obawy. Zrozumieli, że jeśli będą zbyt hardzi, podzielą jego los. Żeby pokonać watahem wilków, nie trzeba zabijać wszystkich. Wystarczy schwytać przywódcę. Wiemy to z księgi dżungli. Tu jest tak samo. Biznesmenów nie trzeba zamykać, lecz zastraszać. Ukarać tylko najbogatszego, najzuchwalszego, najsprytniejszego i najsilniejszego. Sytuacja stała się poważna. Zaczęła się bitwa z JUKOS-em. Kilka miesięcy później Chodorkowski zwołał konferencję prasową. Źle wyglądał. Powiedział, że zamaskowani, uzbrojeni ludzie przeszukali jego dom. Samochodem sforsowali bramę. Przeszukano także sierociniec sponsorowany przez JUKOS. Ale Chodorkowski powiedział, że nie da się zastraszyć. Pętla się zaciskała. Wszczęto kilka śledztw przeciw niemu. Aresztowano głównego akcjonariusza, Płatona Lebiediewa, który przebywał w szpitalu. Powiedzieli, że jest podejrzany o oszustwo. To było ostatnie ostrzeżenie dla Chodorkowskiego. Inni ludzie związani z firmą uciekli z kraju. On został. Zwołał dziennikarzy. Jeśli mam wybór między ucieczką z kraju a aresztowaniem, wtrąćcie mnie do więzienia. Nie będę uchodźcą politycznym. Тогда надо сажать, потому что я, конечно, политэмигрантом не буду. Niecałe trzy tygodnie później przyszli też po niego. Michał Chodorkowski został aresztowany na syberyjskim lotnisku. Nie docenił przeciwnika. Przywódca został pojmany.
Od tamtej pory minęło ponad 7 lat. Rząd moskiewski stał się bardziej bezwzględny i skorumpowany. Niewielu Rosjan interesowało się losem Michaiła Chodorkowskiego, nie mówiąc o procesie jego i Lebediewa. Zrobił karierę w Jukosie. Pod koniec kierował działem technologii komunikacyjnej. Dziś jest na emeryturze. Pozostał lojalny wobec dawnego szefa. Dochodzi 9. Biała furgonetka podjeżdża pod gmach sądu. Oskarżeni siedzą oddzielnie w wąskich, metalowych klatkach. Tak opisał to Chodorkowski w liście. Klatki bez okien były tak małe, że z trudem się w nich poruszali. Przez prawie 2 lata mężczyzn codziennie prowadzono do sali numer 7. Konstantin zawsze był wcześniej. Widzowie się znali. Zawsze przychodziła stała grupka, nawet w dni, gdy nie działo się nic ciekawego. Sumienie każe mi ich wspierać ze wszystkich sił. Są najlepszymi, najbystrzejszymi ludźmi w kraju. Pracując u nich, byłem szczęśliwy. Czuję to samo. Pracowałam w ich firmie i dla nich tu przychodzę. Witamy się co rano, jak w biurze. Proces chwilami przypomina teatr absurdu. 14 tomów zarzutów. Gdy je odczytywano, na sali rozlegał się śmiech. Oskarżeni rzekomo ukradli wielkie ilości ropy naftowej i prawie wszystkie zyski firmy. Obrona mówi: groteska. Jukos wypłacał pensje oraz inwestował. Czy byłoby to możliwe, gdyby ukradziono wszystkie pieniądze? Chodorkowski wynajął najlepszych adwokatów w kraju. Przy drugim biurku oskarżyciele w mundurach, często z demonstracyjnie lekceważącym wyrazem twarzy. Z początku sędzia pozwalał filmować w czasie rozpraw, ale szybko się z tego wycofał. Jakby nie chciał, żeby te zdjęcia obiegały świat. Sędzia Daniłkin nie cieszył się z prowadzenia tego procesu. Był bohaterem tragicznym spektaklu, którego scenariusza nie można zmienić. Tańczył, jak mu zagrali. Nie zgodził się, by zeznawali ważni świadkowie obrony. Dlatego były premier Kasjanow przyszedł niespodziewanie. W Rosji świadek, który zgłosi się spontanicznie, musi zostać wysłuchany. Zaplanowaliśmy to potajemnie. W pewien poniedziałkowy poranek nagle wszedłem na salę. Oskarżycieli przeraził mój widok. Natychmiast ogłoszono 15-minutową przerwę. Sędzia zadzwonił po instrukcję. Nie uzyskał ich od razu, więc musiał mnie wysłuchać. Oskarżenie było absurdalne. Powiedziałem to sądowi. Chodziło o gigantyczne ilości ropy. Jak tyle ukraść? To przecież niewykonalne. Nie mogła być nie tylko nie ukradziona, nikuda ona nie mogła być w ogóle przemieszczona bez wiedzenia władzy. Piastowałem wtedy urząd premiera. Rurociągi były pod kontrolą państwa. Niedorzeczność. Prokurorzy считают, что были сделаны нарушения. Z dachu budynku naprzeciwko ktoś krzyknął: wolność dla więźniów politycznych. Nikt zresztą nie wątpił, że był to proces polityczny. Protestujących usunięto. W sprawie Jukosu państwo nie chciało ryzykować. Władimir Putin osobiście doglądał śledztwo. Stwierdził, że Chodorkowski ma krew na rękach. Nie wiecie, że w sprawę jest zamieszany morderca? Chroni swoich pracodawców, to jasne. Nie wyda nikogo. Ale czy wyobrażacie sobie, że szef bezpieczeństwa firmy planuje zabójstwo bez rozkazu z góry?
Но можете вы себе представить, что руководитель охранной структуры организовывал убийство людей по собственной инициативе в интересах компании? Путин мówił o pracowniku Yukosu w 2005 roku skazanym za kilka morderstw. Werdykt kwestionowano w wielu krajach, a Putin zasugerował publicznie, że zabójstwa zlecił Chodorkowski. I my planujemy sprzedać część pakietu. Думаем об этом. Путин скончил право. Как мог это сказать? Не вольно жучать беспоставных оскаржений, даже в суде. В каждом цивилизованном краю Путин został бы позван, но не тут. В России все себя боятся. В том-то и дело, нас не подают, потому что боятся. W bitwie przeciwko Chodorkowskiemu wszelkie chwyty są dozwolone. Zastępca oligarchy w firmie Wasilii Aleksianian także znalazł się na linii ognia. Aresztowano go 2,5 roku po szefie. Oskarżyciele potrzebowali świadka. Aleksianian w czasie operacji został zakażony wirusem HIV. Więzienie było dla niego równoznaczne z wyrokiem śmierci. Po krótkim czasie zmienił się nie do poznania. Układ odpornościowy miał tak osłabiony, że zachorował na gruźlicę. Później zdiagnozowano u niego chłoniaka. Przez 2 lata odmawiano mu leczenia poza więzieniem. To był szantaż, mówi Aleksianian. Wysunął szokujące oskarżenie. Śledczy Karimow zwrócił się do mnie osobiście. Wiemy, powiedział, że pilnie potrzebuje pan kuracji, może nawet za granicą. A nam jest potrzebne pana zeznanie, bo nie mamy dowodów przeciw Chodorkowskiemu ani Lebiediewowi. Jeśli będzie pan zeznawał na naszą korzyść, uwolnimy pana. I przeszedł do konkretów. Nie wszczęto śledztwa w tej sprawie. Aleksianian był tak ciężko chory, że nie mógł wziąć udziału we własnym procesie. W końcu wypuszczono go za kaucją, wysoką, by mógł iść do szpitala. Po 4 latach proces przerwano, bo minęło zbyt wiele czasu. Oskarżonego nie oczyszczono jednak z zarzutów. Wasilii Aleksianian, dawny szef Wydziału Prawnego w Yukosie, był nieuleczalnie chory. Prawie ociemniały w krytycznym stanie fizycznym i psychicznym. Ukończyłem najlepsze uniwersytety na świecie. Tutaj i w Stanach Zjednoczonych. Dobrze mi się żyło. Miałem rodzinę, wychowałem dziecko. I nagle ktoś postanowił mnie zniszczyć. Tak to jest w naszym kraju. 6 000 km od Moskwy zmarnowano inne życie. Macki systemu sięgają nawet do syberyjskiego miasteczka Chita. Stała tam nowa cerkiew. Największa w całej okolicy i najpiękniejsza, uważa Siergiej Taratiuchin. Był popem. Dziś nie ma dla niego miejsca w rosyjskiej cerkwi. Powiedziałem coś dobrego o Michaile Chodorkowskim. Broniłem go. I zostałem ukarany. Zaczęło się od przeniesienia do mieściny na odludziu. Myśleli, że będę się stawiał. Ale pojechałem tam i odprawiałem nabożeństwa. Niedługo później odebrano mi prawo do wykonywania posługi kapłańskiej. Kilka lat temu pracował w pięknej cerkwi w miasteczku Krasnokamieńsk, blisko Chity. Był jeszcze wtedy popem. Ludzie go uwielbiali. Wcześniej nie mieli cerkwi w miasteczku. Siergiej był tam pierwszym kapłanem. Co weekend chrzcił dzieci i dorosłych. Wiernych szybko przybywało. I syna, amin. I świętego ducha, amin. Siergiej spełniał swoje wielkie marzenie. Wiarę odnalazł późno. Bardzo pragnął tworzyć wspólnoty religijne w całym kraju. Dużo podróżował. Jego parafia była rozległa.
obejmowała kilka oddalonych osad oraz tak zwaną zonę. Mowa o kolonii karnej na przedmieściach. Tam właśnie przebywał Michaił Chodorkowski. Siergiejowi pozwalano raz w tygodniu rozmawiać z więźniami. Jesienią 2005 roku ścieżki prowincjonalnego kapłana i więźnia numer 1 przecięły się. Siergiejowi tylko raz pozwolono rozmawiać z Chodorkowskim. To wystarczyło, powiedział nam Pop. Rozmowa wywarła na nim silne wrażenie. Chodorkowski, choć nie został ochrzczony, silnie hołduje swoim przekonaniom, mówi kapłan. W więzieniu nauczył się pokory, ale też stał się niezłomny. Odmówiłem pobłogosławienia nowego budynku administracyjnego w zakładzie karnym. Prosili o to, ale powiedziałem, że dopóki przetrzymują więźnia politycznego, którym jest Chodorkowski, nie zrobię tego, bo nie pozwala mi sumienie. Mnie совість nie pozwala oświecać administracyjne pomieszczenie. Nie, no tu встреча była ja specjalnie z nim. Przeczytał o sprawie wszystko, co tylko się dało. Mówił każdemu, że Chodorkowski nie jest zbrodniarzem, lecz bohaterem. Dla cerkwi było to zbyt dużo. Dziś Siergiej Taratiuchin pracuje jako składacz w niewielkiej fabryce. Pensja nie wystarcza na utrzymanie. Cerkiew kilka lat temu zaoferowała mu posadę dozorcy, ale nie mógł tego znieść. Praca przypominała mu o marzeniu, które legło w gruzach. Dopóki Putin jest u władzy, nie pozwolą mi sprawować posługi kapłańskiej. Cerkiew podlega państwu. Woli zniszczyć duchownego bez znaczenia, niż zadzierać z władzą. Чем сделает жест неприятный в чем-либо власти. В 2008 году президентом России został Дмитрий Медведев. Он также скончил право. Miał sprecyzowany cel uczynić z Rosji kraj praworządności. Ten plan nie został zrealizowany. W Rosji wyższą władzę od prezydenta ma premier. Obejmując to stanowisko, Władimir Putin stał się najpotężniejszym człowiekiem w kraju. Mówi się, że prezydent i premier darzą się sympatią. Telewizja pomysłowo przedstawia ich harmonijne związki. Dziś piknik pod dachem. Zaprasza Putin. Byłem na wystawie rolniczej. Przywiozłem żytni chleb z Litwy. Rosyjscy rolnicy dali mi świeże mleczko i kefir. Musimy skosztować. Wspaniały pomysł. Miło, że nie przyszedł pan z pustymi rękami. Mieli wspólny front, którego nie mógł rozbić proces Chodorkowskiego. Październik 2003 roku. Dom najbogatszego wówczas Rosjanina. Chodorkowski zwykle chronił rodzinę przed reporterami, ale tamtego wieczoru wpuścił niewielką ekipę telewizyjną. Nikt nie mógł przypuszczać, że będzie to ostatni wieczór oligarchy z rodziną. 12-letnią córką Anastazją, małżonką Inną i 4-letnimi bliźniakami Ilią i Glebem. Nazajutrz Chodorkowski miał wyjechać w podróż służbową. Aresztowano go w samolocie. Matka mówi, że od tamtej pory Chodorkowski widuje dzieci raz w tygodniu przez grubą szybę w więziennej rozmównicy. Tak, nie потому, że ja ich nie mogę zrobić. No, to случайно получилось. Raz przypadkiem na salę weszły bliźniaki. Dzieci nie wpuszcza się do sądu, ale chłopcy wkradli się podczas przerwy w rozprawie. Przełożyli rączki przez otwory w szklanej klatce. Przez chwilę mogli dotykać taty. Пока не поддержали.
Marina Chodorkowska długo pracowała w fabryce jako inżynier. Teraz w imieniu syna prowadzi szkołę z internatem. Uczy się tu i mieszka 180 dzieci. To sieroty lub półsieroty. Wiele z ubogich rodzin tutaj mają przyszłość. Znajdują uczucie, którego brakowało im w domu. Michał Chodorkowski założył szkołę 11 lat temu. Równe szanse dla wszystkich dzieci, mówi jego matka, zawsze były dla niego ważne. Szkołę finansuje fundacja. Tyle zostało z Imperium Jukosu. Wszystko dzieje się zgodnie z wolą mojego syna. Zawsze, gdy odwiedzam go w więzieniu, pyta, jak się czują dzieci i czy pilnie się uczą. Sprawiedliwość, odwaga, myślenie demokratyczne i patriotyzm. Takie wartości wpaja się tu dzieciom. To odpowiednik elitarnych szkół na Zachodzie. Placówka pełna młodych Chodorkowskich. Jasne, że jest dla mnie wzorem. Chcę być taki jak on. Nie złamię go. Zbudował coś. Daje mi nadzieję na przyszłość. Dlaczego Rosja nie może być krajem dobrobytu jak Niemcy? Chcę być dumna ze swojej ojczyzny i chcę ponosić za nią odpowiedzialność. Dzieci śpiewają. Mam trzy życzenia. Żeby tata był dla mnie dobry, żeby kochał mamę i żeby kolega dał mi swój samochód, zabawkę. Rodzice wielu uczniów zginęli w zamachach terrorystycznych albo na służbie w milicji czy straży pożarnej. Tym dzieciom powinno pomóc państwo. Syberia, tysiące kilometrów dalej. Dawny współwięzień Chodorkowskiego od 3 lat jest wolny. Już nie kradnie samochodów, złożył obietnicę. Nie wierzył, że długo zostanę na wolności. Gdy mnie wypuszczali, spytał, kiedy znów się zobaczymy, za 3 miesiące? Powiedziałem, że będę żył uczciwie i spotkamy się jako wolni ludzie. Dotrzymuję słowa. Przekażcie mu to. Nie wrócę do więzienia. 2 lata po aresztowaniu męża, Innie, pierwszy raz pozwolono odwiedzić go w syberyjskiej kolonii karnej. Spędziła z nim 3 dni. Po wyjściu rozmawiała z nami. Jestem roztrzęsiona. Nie widzieliśmy się 2 lata. Nie mieliśmy kontaktu. Mężowi zaproponowano kurs szycia w więziennym warsztacie. Będzie szył. Najlepiej jak zdoła. Nauczy się kolejnego zawodu. On gotów go oswoić. Szwiejne dzieło. Jeszcze jedno. Po specjalności on zupełnie drugim zajmował się. Podróż powrotna z Krasnokamieńska do Moskwy trwała 2 dni. 15 godzin pociągiem i długi lot. Z początku więźniowi pozwalano na 4 wizyty rocznie. Trwały po kilka dni. Gdy zaczął się drugi proces Chodorkowskiego, przewieziono do więzienia o zaostrzonym rygorze. Czas wizyt się skrócił. Rodzice ładnie się ubrali, idąc do sądu. Zrobili to dla syna. Powinien zobaczyć, że dobrze im się wiedzie. Niech się nie martwi. Żona przychodzi rzadko. Nie wytrzymuje dłużej niż kwadrans. W ostatnich latach zamknęła się w sobie, mówią przyjaciele. Z sytuacją radzi sobie znacznie gorzej niż mąż. W sali sądowej to on często pociesza bliskich. Proces Michała Chodorkowskiego, niegdyś największego bogacza Rosji,
to tragedia dla rodziny. Jak każdemu, ciężko mi w więzieniu. Nie chcę tu umrzeć, ale jeśli będzie trzeba, nie zawaham się. Moje przekonania są dla mnie ważniejsze niż życie. Wierzę, że kiedyś w Rosji zapanuje wolność i porządek. A Wysoki Sąd w co wierzy? Zanim zapadnie werdykt, wypowie się Putin. Proces Chodorkowskiego jest sprawą najwyższej wagi. Putin występuje w programie oglądanym w całym kraju. Jeden z dzwoniących pyta o Chodorkowskiego. Putin powtarza, że nie ma wątpliwości co do jego winy. Miejsce złodzieja jest w więzieniu. Został oskarżony o poważną kradzież. O kradzież miliardów. W Stanach Zjednoczonych za podobne przestępstwo pan Madoff dostał 150 lat. My jesteśmy bardziej liberalni, ale proszę zrozumieć, pan Chodorkowski dopuścił się tych czynów. Już udowodniono to w sądzie. Raz uznany za winnego, takim pozostanie. Sędzia nie ma pola manewru. Oskarżony dawno to pojął. Doskonale rozumiem, że dla sądu nie jest to łatwa sytuacja. Może pan sędzia nawet się boi. Życzę odwagi. Werdykt przejdzie do historii Rosji. Więcej. Wywrze wpływ na przyszłość kraju. Pod koniec grudnia 2010 roku sędzia ogłasza werdykt. Winni. Chodorkowski i Lebiediew zostali skazani na 14 lat w kolonii karnej. Kto liczył na cud, nie doczekał się. Werdykt ogłoszono w połowie ferii zimowych. Może sądzono, że nie wzbudzi większego zainteresowania. Ludzie jednak przyszli. Kiedyś moje dzieci zapytają, gdzie byłem, gdy grzebano praworządność. Chcę odpowiedzieć, że nie siedziałem w domu, walczyłem, dlatego tu jestem. Mówię w imieniu wszystkich, którzy podzielają moje poglądy. Marina Chodorkowska dziękuję wszystkim, którzy przez lata wspierali jej syna. To jasne, że nie chodzi tylko o Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa. Idzie o przyszłość, o to, czy w Rosji będzie przestrzegane prawo. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus M Studio. Tekst Karolina Bober. Czytał Maciej Orłowski. W tym stole wiedzieli, że w Rosniefcie niczego nie robiono bez zgody rządu. Każdy też wiedział, że Rosnieft właśnie kupił małą kompanię naftową, znacznie przepłacając, i że transakcja nie była czysta. Powiedzenie tego prezydentowi w oczy było sensacją. Putin zareagował ostro, szokująco. Sensacja była reakcja Putina na to. Reakcja była nadzwyczajnie udziwiona, dla mnie szokująca. Natychmiast zaczął kontratak. Wspomniał pan o Rosniefcie. Oczywiście zarząd będzie musiał wypowiedzieć się na ten temat, wytłumaczyć, co się stało. Chociaż niektóre sprawy są jasne. Jako firma państwowa, Rosnieft musi powiększać swoje zapasy ropy naftowej. Inne firmy, jak Yukos, mają już duże rezerwy. Pomówmy więc o tym, jak je nabyły i czy zapłacono podatki. W tym числе i takie вопросы,
как уплата или неуплата налогов. Мы с вами обсуждали в свое время, да? Гром с ясного неба. Пакт «Жий и позволь жить» został zerwany. Бизнесмены dosłownie zmartwieli. Репутация ЮКОСу и Ходорковского została сшаргана. Шефовья фирмы przestraszyli się. Аресztowanie Ходорковского подтвердило их obawy. Зрозумели, że jeśli będą zbyt hardzi, podzielą jego los. Не надо убивать всех волков. Żeby pokonać Watahę wilków, nie trzeba zabijać wszystkich. Wystarczy schwytać przywódcę. Wiemy to z księgi dżungli. Tu jest tak samo. Biznesmenów nie trzeba zamykać, lecz zastraszać. Ukarać tylko najbogatszego, najzuchwalszego, najsprytniejszego i najsilniejszego. Sytuacja stała się poważna. Zaczęła się bitwa z Jukosem. Kilka miesięcy później Ходорковский zwołał konferencję prasową. Źle wyglądał. Powiedział, że zamaskowani, uzbrojeni ludzie przeszukali jego dom. Samochodem sforsowali bramę. Przeszukano także sierociniec sponsorowany przez Jukos. Ale Ходорковский powiedział, że nie da się zastraszyć. Pętla się zaciskała. Wszczęto kilka śledztw przeciw niemu. Aresztowano głównego akcjonariusza, Płatona Lebiediewa, który przebywał w szpitalu. Powiedzieli, że jest podejrzany o oszustwo. To było ostatnie ostrzeżenie dla Ходорковского. Inni ludzie związani z firmą uciekli. Tam właśnie przebywał Michał Ходорковский. Siergiejowi pozwalano raz w tygodniu rozmawiać z więźniami. Jesienią 2005 roku ścieżki prowincjonalnego kapłana i więźnia numer 1 przecięły się. Siergiejowi tylko raz pozwolono rozmawiać z Ходорковским. To wystarczyło, powiedział nam Pop. Rozmowa wywarła na nim silne wrażenie. Ходорковский, choć nie został ochrzczony, silnie hołduje swoim przekonaniom, mówi kapłan. W więzieniu nauczył się pokory, ale też stał się niezłomny. Odmówiłem pobłogosławienia nowego budynku administracyjnego w zakładzie karnym. Prosili o to, ale powiedziałem, że dopóki przetrzymują więźnia politycznego, którym jest Ходорковский, nie zrobię tego, bo nie pozwala mi sumienie. Mnie совесть nie pozwala oświecać administracyjne pomieszczenie. Nie, no tu встреча była ja specjalnie z nim. Przeczytał o sprawie wszystko, co tylko się dało. Mówił każdemu, że Ходорковский nie jest zbrodniarzem, lecz bohaterem. Dla cerkwi było to zbyt dużo. Dziś Siergiej Taratiuchin pracuje jako składacz w niewielkiej fabryce. Pensja nie wystarcza na utrzymanie. Cerkiew kilka lat temu zaoferowała mu posadę dozorcy, ale nie mógł tego znieść. Praca przypominała mu o marzeniu, które legło w gruzach. Dopóki Putin jest u władzy, nie pozwolą mi sprawować posługi kapłańskiej. Cerkiew podlega państwu. Woli zniszczyć duchownego bez znaczenia, niż zadzierać z władzą. Чем сделает жест неприятный в чем-либо власти. В 2008 году президентом России został Дмитрий Медведев. Он также скончил право. Miał sprecyzowany cel uczynić z Rosji kraj praworządności. Ten plan nie został zrealizowany. W Rosji wyższą władzę od prezydenta ma premier. Obejmując to stanowisko, Władimir Putin stał się najpotężniejszym człowiekiem w kraju. Mówi się, że prezydent i premier darzą się sympatią. Telewizja pomysłowo przedstawia ich harmonijne związki. Dziś piknik pod dachem. Zaprasza Putin. Byłem na wystawie rolniczej. Od tamtej pory minęło ponad 7 lat.
Rząd moskiewski stał się bardziej bezwzględny i skorumpowany. Niewielu Rosjan interesowało się losem Michaiła Chodorkowskiego, nie mówiąc o procesie jego i Lebiediewa. Zrobił karierę w Jukosie. Pod koniec kierował działem technologii komunikacyjnej. Dziś jest na emeryturze. Pozostał lojalny wobec dawnego szefa. Dochodzi dziewiąta. Biała furgonetka podjeżdża pod gmach sądu. Oskarżeni siedzą oddzielnie w wąskich, metalowych klatkach. Tak opisał to Chodorkowski w liście. Klatki bez okien były tak małe, że z trudem się w nich poruszali. Przez prawie dwa lata mężczyzn codziennie prowadzono do sali numer 7. Konstantin zawsze był wcześniej. Widzowie się znali. Zawsze przychodziła stała grupka, nawet w dni, gdy nie działo się nic ciekawego. Sumienie każe mi ich wspierać ze wszystkich sił. Są najlepszymi, najbystrzejszymi ludźmi w kraju. Pracując u nich, byłem szczęśliwy. Czuję to samo. Pracowałam w ich firmie i dla nich tu przychodzę. Witamy się co rano, jak w biurze. Proces chwilami przypomina teatr absurdu. 14 tomów zarzutów. Gdy je odczytywano, na sali rozlegał się śmiech. Oskarżeni rzekomo ukradli wielkie ilości ropy naftowej i prawie wszystkie zyski firmy. Obrona mówi: groteska. Jukos wypłacał pensje oraz inwestował. Czy byłoby to możliwe, gdyby ukradziono wszystkie pieniądze? Chodorkowski wynajął najlepszych adwokatów w kraju. Przy drugim biurku oskarżyciele w mundurach, często z demonstracyjnie lekceważącym wyrazem twarzy. Z początku sędzia pozwalał filmować w czasie rozpraw, ale szybko się z tego wycofał. Jakby nie chciał, żeby te zdjęcia obiegały świat. Sędzia Daniłkin nie cieszył się z prowadzenia tego procesu. Był bohaterem tragicznym spektaklu, którego scenariusza nie można zmienić. Tańczył, jak mu zagrali. Nie zgodził się, by zeznawali ważni świadkowie obrony. Dlatego były premier Kasjanow przyszedł niespodziewanie. W Rosji świadek, który zgłosi się spontanicznie, musi zostać wysłuchany. Putin skończył prawo. Jak mógł to powiedzieć? Nie wolno rzucać bezpodstawnych oskarżeń, nawet w sądzie. W każdym cywilizowanym kraju Putin zostałby pozwany, ale nie tutaj. W Rosji wszyscy się boją. W bitwie przeciwko Chodorkowskiemu wszelkie chwyty są dozwolone. Zastępca oligarchy w firmie, Wasilii Aleksianian, także znalazł się na linii ognia. Aresztowano go 2,5 roku po szefie. Oskarżyciele potrzebowali świadka. Aleksianian w czasie operacji został zakażony wirusem HIV. Więzienie było dla niego równoznaczne z wyrokiem śmierci. Po krótkim czasie zmienił się nie do poznania. Układ odpornościowy miał tak osłabiony, że zachorował na gruźlicę. Później zdiagnozowano u niego chłoniaka. Przez 2 lata odmawiano mu leczenia poza więzieniem. To był szantaż, mówi Aleksianian. Wysunął szokujące oskarżenie. Śledczy Karimow zwrócił się do mnie osobiście. Wiemy, powiedział, że pilnie potrzebuje pan kuracji, może nawet za granicą. A nam jest potrzebne pana zeznanie, bo nie mamy dowodów przeciw Chodorkowskiemu ani Lebiediewowi. Jeśli będzie pan zeznawał na naszą korzyść, uwolnimy pana. I przeszedł do konkretów. Nie wszczęto śledztwa w tej sprawie. Aleksianian był tak ciężko chory, że nie mógł wziąć udziału we własnym procesie. W końcu wypuszczono go za kaucją, wysoką, by mógł iść do szpitala. Po 4 latach proces przerwano, bo minęło zbyt wiele czasu.
Oskarżonego nie oczyszczono jednak z zarzutów. Wasilij Aleksianian, dawny szef Wydziału Prawnego w UKOS-ie, był nieuleczalnie chory. Prawie ociemniały w krytycznym stanie fizycznym i psychicznym. Ukończyłem najlepsze uniwersytety na świecie. Tutaj i w Stanach Zjednoczonych. Dobrze mi się żyło. Miałem rodzinę, wychowałem dziecko. I nagle ktoś postanowił mnie zniszczyć. Tak to jest w naszym kraju. 6003 kilometry od Moskwy zmarnowano inne życie. Macki systemu sięgają nawet do syberyjskiego miasteczka Chita. Stała tam nowa cerkiew. Największa w całej okolicy. Wciąż te same zdjęcia. Oskarżony w szklanej klatce, charakterystyczny uśmiech. Chodorkowski był kiedyś cudownym dzieckiem rosyjskiego biznesu. To już drugi proces jego i Lebiediewa. W pierwszym skazano ich na 8 lat za oszustwo podatkowe. Odsiedzieli 7. Te lata widać na twarzy Lebiediewa, chorego na wirusowe zapalenie wątroby. Dziś zarzuca się im kradzież wielkiej ilości ropy naftowej z własnej firmy. Byłaby to znaczna część ówczesnej rosyjskiej produkcji. Absurd, mówią adwokaci, ale prokurator żąda 12 lat. Napięcie w ostatnim dniu procesu sięga zenitu. Oskarżony Chodorkowski zwróci się do sądu. Sfilmowany zostanie tylko początek jego przemowy. Potem wolno będzie jedynie rejestrować dźwięk. Pierwszy raz od 7 lat ludzie usłyszą głos Michaiła Chodorkowskiego. Chcę też powiedzieć coś o nadziei. Jest najważniejsza w życiu. W tym procesie nie chodzi ani o mnie, ani o Płatona, lecz o nadzieję wszystkich tych ludzi, którzy wyczekują dnia, gdy sądy w tym kraju zaczną dbać o ich prawa. Niech to nastąpi już jutro i może wreszcie sądy zaczną karać polityków i urzędników, którzy bezwstydnie łamią przepisy. Chodorkowski mówi pół godziny. Jego słowa są transmitowane przez radio. Zgromadzeni pod więzieniem nie chcą wracać do domów. Wielu z nich na bieżąco śledzi proces. Rodzice Chodorkowskiego też tu są. Dobrze mówił. Nie zmienił się. Więcej myśli o kraju i o innych niż o sobie. Nie wiem, co jest ważniejsze dla sędziego. Sumienie czy kariera? Co mam pomyśleć, słysząc, że żądają 14 lat więzienia? Nie dożyję wyjścia syna na wolność. Mam 76 lat. Wywieźli go tam, dokąd carowie zsyłali swoich wrogów, na wschód. Szybko się zorientował. Po kilku dniach w więziennym wagonie usłyszał, że pociąg zbliża się do stacji końcowej. Dowiedział się, że wiozą go do miejscowości Chita na wschodnim krańcu Syberii, blisko granicy chińskiej. Byle dalej od Moskwy. Biznesmen kupił go sam. Bank przejął kompanię za bezcen. Jej sytuacja prawna była niejasna, a Chodorkowski znał kruczki. Zachodnia prasa nazwała go bezwzględnym. Był jednym z nielicznych, którzy zarobili na kryzysie. Zyskali miano oligarchów. Często odwiedzali Kreml. Prezydent Jelcyn potrzebował ich pieniędzy. Państwo było bankrutem. Oni zyskiwali wpływy, szybko objęli w posiadanie połowę kraju. 33-letni Chodorkowski był szefem kilkudziesięciu tysięcy pracowników rafinerii. Kierował kompanią na skraju bankructwa, która od paru miesięcy nie wypłacała ludziom pensji. UKOS miał kilka miliardów długów. W ciągu paru lat Chodorkowski zmienił podupadające przedsiębiorstwo w nowoczesną firmę. UKOS jako pierwszy duży rosyjski koncern działał zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Był największym niepaństwowym podatnikiem. UKOS przekazywał do budżetu Rosji kilka miliardów dolarów rocznie. Chodorkowski zawsze pragnął wpływów politycznych. Finansował partie opozycyjne. Założył fundację. Oskarżono go o kupowanie polityków.
Podobnie jak inni oligarchowie, już dawno umieścił swoich ludzi na ważnych stanowiskach. Władimir Władimirowicz Putin. Na Kreml wprowadził się nowy prezydent. Człowiek ten, Władimir Putin, chciał wzmocnić państwo. Nie podobało mu się, że oligarchowie mają aż taką władzę. Od razu po objęciu urzędu zmienił zasady. Zawarł pakt z oligarchami. Mieli się trzymać z dala od polityki, a w zamian nikt nie interesowałby się ich biznesową przeszłością. Innymi słowy, nie rozrabiajcie, bo stracicie majątek. Umowy przestrzegali wszyscy, do lutego 2003 roku. Spotkanie z miliarderami na Kremlu. Putin regularnie ich zapraszał. Podczas tego spotkania oligarchowie zachowali się zuchwale. Wspomnieli o czymś, co bardzo szkodziło ich interesom, o korupcji w rządzie. Chodorkowski był rzecznikiem tej grupy. Przyszedł przygotowany, z wykresami i tabelami. Zrozumiemy, jeśli pan prezydent powie, że to my zapoczątkowaliśmy korupcję. Rzeczywiście tak było. Ale sytuacja musi się zmienić. Poruszył bardzo delikatną sprawę. Chodziło o spółkę paliwową Rosneft. Firma w 100% należała. Jakby nie chciał, żeby te zdjęcia obiegały świat. Sędzia Daniłkin nie cieszył się z prowadzenia tego procesu. Był bohaterem tragicznym spektaklu, którego scenariusza nie można zmienić. Tańczył, jak mu zagrali. Nie zgodził się, by zeznawali ważni świadkowie obrony. Dlatego były premier Kasjanow przyszedł niespodziewanie. W Rosji świadek, który zgłosi się spontanicznie, musi zostać wysłuchany. Zaplanowaliśmy to potajemnie. W pewien poniedziałkowy poranek nagle wszedłem na salę. Oskarżycieli przeraził mój widok. Natychmiast ogłoszono 15-minutową przerwę. Sędzia zadzwonił po instrukcję. Nie uzyskał ich od razu, więc musiał mnie wysłuchać. Oskarżenie było absurdalne. Powiedziałem to sądowi. Chodziło o gigantyczne ilości ropy. Jak tyle ukraść? To przecież niewykonalne. Nie mogła być nie tylko nie ukradziona, nikuda ona nie mogła być w ogóle przemieszczona. Piastowałem wtedy urząd premiera. Rurociągi były pod kontrolą państwa. Niedorzeczność. Z dachu budynku naprzeciwko ktoś krzyknął: wolność dla więźniów politycznych. Nikt zresztą nie wątpił, że był to proces polityczny. Protestujących usunięto. W sprawie Jukosu państwo nie chciało ryzykować. Władimir Putin osobiście doglądał śledztwo. Twierdził, że Chodorkowski ma krew na rękach. Nie wiecie, że w sprawę jest zamieszany morderca? Chroni swoich pracodawców, to jasne. Nie wyda nikogo. Ale czy wyobrażacie sobie, że szef bezpieczeństwa firmy planuje zabójstwo bez rozkazu z góry? Putin mówił o pracowniku Jukosu w 2005 roku skazanym za kilka morderstw. Werdykt kwestionowano w wielu krajach, a Putin zasugerował publicznie, że zabójstwa zlecił Chodorkowski. І ми плануємо продати частину пакету. Думаємо об этом. Понимаете, он вроде как Путин скончил право. При этом он говорит про руки в крови. Як могу то повідять? Предъявлено. Такі вот так. Которых было ему не до твари. Вот тогда я помню. Мял генсте чорне вонси. Виглядав як типовий рекін бізнесу. З усами. Такого, ну вот такого вот акулу.
Michał Chodorkowski był wtedy 27-latkiem. Przyjęcie noworoczne dla pracowników Menotepu. Szef zaprasza. Bank Chodorkowskiego działał od 2 lat i dużo zarabiał. Muzyka na żywo, wino musujące i kawior. Na ówczesne warunki ogromna impreza. Przyjęcia noworoczne stały się tradycją. Z każdym rokiem były droższe i bardziej wymyślne. Te zdjęcia nakręcił Konstanty Szabelnicki. Krótko przedtem zaczął pracować w banku jako szef działu inżynieryjnego. Podobało mu się tam. Wszyscy czuliśmy się tak, jakby zatrudniał nas jakiś Bóg. Młodzi ludzie zarządzający bankiem byli błyskotliwi. Wszyscy ich podziwialiśmy. Wcześniej pracowałem jako inżynier w radzieckiej fabryce. Kiedy wracałem z miesięcznego urlopu w zakładzie, wszystko wyglądało tak, jak przed moim wyjazdem. Ale w banku, gdy nie było mnie parę dni, zmieniało się wszystko. Ludzie ciężko pracowali. To dotyczy również szefów. Wiele się działo. Rozwój kosztem niedomagającego państwa. Podupadające fabryki, niedochodowe firmy, prawie żadnej produkcji. Kraj potrzebował pieniędzy. Stopniowo wyprzedawał swój przemysł. Sprywatyzował nawet prawdziwe skarby, kompanie naftowe. Chodorkowskiemu powierzono sprzedaż państwowego koncernu Yukos. Biznesmen kupił go sam. Bank przejął kompanię za bezcen. Jej sytuacja prawna była niejasna, a Chodorkowski znał kruczki. Zachodnia prasa nazwała go bezwzględnym. Był jednym z nielicznych, którzy zarobili na kryzysie. Zyskali miano oligarchów. Często odwiedzali Kreml. Prezydent Jelcyn potrzebował ich pieniędzy. Państwo było bankrutem. Oni zyskiwali wpływy, szybko objęli w posiadanie połowę kraju. 33-letni Chodorkowski był szefem kilkudziesięciu tysięcy pracowników rafinerii. Kierował kompanią na skraju bankructwa, która od paru miesięcy nie wypłacała ludziom pensji. Od tamtej pory minęło ponad 7 lat. Rząd moskiewski stał się bardziej bezwzględny i skorumpowany. Niewielu Rosjan interesowało się losem Michaiła Chodorkowskiego, nie mówiąc o procesie jego i Lebediewa. Zrobił karierę w Yukosie. Pod koniec kierował działem technologii komunikacyjnej. Dziś jest na emeryturze. Pozostał lojalny wobec dawnego szefa. Dochodzi 9. Biała furgonetka podjeżdża pod gmach sądu. Oskarżeni siedzą oddzielnie w wąskich, metalowych klatkach. Tak opisał to Chodorkowski w liście. Klatki bez okien były tak małe, że z trudem się w nich poruszali. Przez prawie 2 lata mężczyzn codziennie prowadzono do sali numer 7. Konstantin zawsze był wcześniej. Widzowie się znali. Zawsze przychodziła stała grupka, nawet w dni, gdy nie działo się nic ciekawego. Sumienie każe mi ich wspierać ze wszystkich sił. Są najlepszymi, najbystrzejszymi ludźmi w kraju. Pracując u nich, byłem szczęśliwy. Czuję to samo. Pracowałam w ich firmie i dla nich tu przychodzę. Witamy się co rano, jak w biurze. Proces chwilami przypomina teatr absurdu. 14 tomów zarzutów. Gdy je odczytywano, na sali rozlegał się śmiech. Oskarżeni rzekomo ukradli wielkie ilości ropy naftowej i prawie wszystkie zyski firmy. Obrona mówi: groteska. Yukos wypłacał pensje oraz inwestował. Czy byłoby to możliwe, gdyby ukradziono wszystkie pieniądze? Chodorkowski wynajął najlepszych adwokatów w kraju. Przy drugim biurku oskarżyciele w mundurach, często z demonstracyjnie lekceważącym wyrazem twarzy.
początku sędzia pozwalał filmować w czasie rozpraw, ale szybko się z tego wycofał. Jakby nie chciał, żeby te zdjęcia obiegały świat. Sędzia Daniłkin nie cieszył się z prowadzenia tego procesu. Był bohaterem tragicznym spektaklu, którego scenariusza nie można zmienić. Tańczył, jak mu zagrali. Nie zgodził się, by zeznawali ważni świadkowie obrony. Dlatego były premier Kasjanow przyszedł niespodziewanie. W Rosji świadek, który zgłosi się spontanicznie, musi zostać wysłuchany. Zaplanowaliśmy to potajemnie. Zdaniem wrogów jeszcze za krótko. Niektórzy chcą, żebyśmy na zawsze zostali w więzieniu. Mówią to wprost. Próbują pokazać, że są ponad prawem. Ale wbrew swoim zamiarom czynią z nas symbol oporu przeciwko arbitralnej władzy. Chodorkowski. Proces po rosyjsku. Moskwa, krótko przed 9 rano. Ta biała furgonetka jest opancerzona. Codziennie przemierza miasto w drodze do sądu w dzielnicy Hamowniki. Funkcjonariusze sił specjalnych już czekają. Niewielka uliczka zostaje odcięta, jakby przywieziono groźnego przestępcę. Czasami przechodniom udaje się zobaczyć człowieka, który kiedyś był największym bogaczem Rosji, a teraz jest najsłynniejszym jej więźniem. Samochód zatrzymuje się kilka metrów od tylnego wejścia do gmachu. Przez parę sekund Michał Chodorkowski jest widoczny dla świata zewnętrznego. Listopada 2010 roku. Pod salą numer 7 zamieszanie. Dziś ostatni dzień procesu Michała Chodorkowskiego i jego dawnego partnera biznesowego, Płatona Lebiediewa. Były magnat naftowy i jego wspólnik są trzymani pod kluczem, jakby stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Filmować można tylko przed rozpoczęciem rozprawy. Wciąż te same zdjęcia. Oskarżony w szklanej klatce, charakterystyczny uśmiech. Chodorkowski był kiedyś cudownym dzieckiem rosyjskiego biznesu. To już drugi proces jego i Lebiediewa. W pierwszym skazano ich na 8 lat za oszustwo podatkowe. Odsiedzieli 7. Te lata widać na twarzy Lebiediewa, chorego na wirusowe zapalenie wątroby. Dziś zarzuca się im kradzież wielkiej ilości ropy naftowej z własnej firmy. Byłaby to znaczna część ówczesnej rosyjskiej produkcji. Absurd, mówią adwokaci, ale prokurator żąda 12 lat.